Na samym wjeździe tak. Już na kemping nikt nam nie powiedział, dobra, jedź sobie, ustawcie tak. Się. Tak. Poznaj... Dziś jest basen, jutro... Jutro go nie będzie. Tu mamy tak. Stoisko ze wszystkimi pierdołami. Jaką stronę na to? Jami, słoiki na Instagramie. A... Ty normalnie szampan. Czy kajaki. No. Jak to się da? I, że ja chyba jak już widzę te ceny, to prędzej zainwestuję, niż chyba zacznę korzystać z czegoś takiego. 700, 900 i znowu 1000. Bez sensu. Już jesteśmy, kochani. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry, kochani. Witajcie. Jesteśmy dzisiaj w Turawa Camp. Zaraz. I co możesz powiedzieć, kochani, o tym ośrodku? Co? Słuchajcie, wyjątkowo zacznę od pozytywnych, samych pozytywów. Pozytywów? Tak naprawdę w życiu nie wiedziałam, że jest w ogóle Turawa. Co to jest Turawa w ogóle, nie? I słuchajcie, że jest tak fajny kemping. Ile no. Tu jest drzew, ile też jest słońca, dla każdego coś dobrego. No. Ale jest, słuchajcie, zaraz będzie połowa września. Zobaczcie, jest co tu się w ogóle wyprawia. Super pogoda, zobaczcie. Generalnie, ja zaraz rzucę oki, rzucę kamerą. Zobaczcie, tu jest impreza cała. Cały kemping jest, można powiedzieć, zawalony kamperami. Nie? A jesteśmy na imprezie organizowanej przez nasz karawanin. Zgadza się? Tak. Jest naprawdę... Nie zrobiłem błędów? Nie. Jest naprawdę bardzo sympatycznie. Słuchajcie, naprawdę wczoraj wjechaliśmy. Było już bardzo późno, więc my generalnie nic nie nagrywaliśmy wczoraj. Idziemy do nas? W związku z tym po prostu się rozłożyliśmy wczoraj. Słuchajcie, mega obsługa, fajna. Na samym wjeździe tak. Już na kemping przywitała was naprawdę bardzo miła obsługa. Tak. Było 21:30. Po prostu nikt nam nie powiedział, dobra, jedź sobie, ustawcie tak. Się. Poznajcie sobie miejsce, bo zazwyczaj jest tak, że znajdźcie sobie miejsce. Było nie? Ciemno, no bo tu jest no. Jednak dużo tych drzew. No. To nie, to pan hulajnogą nam pokazał, ojechał. Tu stańcie. Pomógł nam się w ogóle ustawić. Tak. No, ty, słuchajcie, nawet mi kabel podłączył, co po prostu to już taka obsługa jest, że... To jest to po prostu niesamowite tutaj. I może tak? Też dlatego tu jest tyle, słuchaj, ludzi. No już też, to wiesz, też przyjechali po prostu, ale na zjazd przyjechali po prostu. Na zjazd. Kurde, co ja z tym zjazdem? Nie, jakby, ty zjazd w Gnieźnie normalnie, nie? Cały czas. Nie, jakbyś ty miał cały czas zjazd. Ja mam cały czas zjazd. Także jesteśmy na tym zlocie i to też głównie z tego powodu jest tutaj tyle ludzi. Opatrz, też mają Irimora. Później może pogadam. Nie, jest krótszy. Dłuższy, przepraszam, dłuższy. No, w każdym razie my idziemy teraz na naszą miejscówkę sobie usiąść. Zobaczcie, jak fajnie tą alejkami tak. Sobie tutaj chodzicie. Tak. Ile jest kamperków. A więcej jest kamperków niż przyczep, bym powiedziała. Aha. Także... Karawanik... Siema! Karawanik, tak. Karawanik jednak już chyba zaczyna być bardziej modny. Jest to, może my po prostu nie wiemy o tym, może to zawsze było modne, a my po prostu się o tym dowiedzieliśmy. Może to być tak. Nigdy tego nie wiesz. W każdym razie później wam pokażę toalety, są mega naprawdę fajnie zrobione, jest to fajnie, czysto. A później pewnie gdzieś wyjdziemy gdzieś na zewnątrz, to pokażemy tak, wam jak to wygląda przejść. Na zewnątrz. Nie? Ale słuchajcie, czuję się no. Jak w Hiszpanii, tak. Jest taki upał. Tak, dokładnie. A to jest nasz. Tak, a to jest nasz. Na szybko. Nie wiem. Odsuwasz się, jakbym miała niby coś powiedzieć. Powiem ci tak. Odsuwam się, żebyś była większa. Nie, znowu... Wiecie, bo to tak jest. No, ale powiedz coś mądrego chociaż. Mądrze mówię, że jest bardzo fajny kemping. No. Nie, jest fajny, naprawdę, słuchajcie. Warto tak. Przyjechać. Podejdziemy ja... Nie wiem, czy my tu nie wrócimy kiedyś. No, na pewno. Naprawdę. Są 2-3 lata, jak są nic. Kempingi, do których chcemy wracać, bo to jest naprawdę przyjemne. Dokładnie. Jeszcze jak pogoda, to pisz, o, jest. Słuchaj, ja pokażę od razu, jak wygląda... Benimarki są fajne, prawda? No.
właśnie Integryt. Słuchaj, ja podejdę teraz do toalety i od razu pokażę, jak wygląda toaleta. Jest jeszcze basen, gdybyście z dziećmi przyjechali tutaj na kemping. Znaczy to... jest basen, dzisiaj jest basen. Ja nie wiem, czy on jest na przykład cały czas. Myślisz, że on jest cały czas? Myślę, że jest cały czas. Dowiemy się. Tak, dziś jest basen, jutro jutro go nie będzie. Basen, tak, bo to jest. Go rozstawiają. Ty, bo to nasz karawanik wystawił na przykład. Czy ty wiesz, jak to się łatwo rozkłada? Łatwo skikaj. Tak. Czekaj, podejdę tu, czekaj. Nie, właśnie zdziwię cię. Właśnie. A może? Ale to WC. A ty coś chcesz tu prysznic? Tak. Całkiem fajne, czyste toalety. Ja tam nic nie gadałem, bo po prostu nie chciałem ludziom przeszkadzać w ablucjach. A tu mamy basenik. Tu się jeszcze przejdziemy kawałek właśnie tym kempingiem. Pokażemy, jak on tutaj z tej strony wygląda, ale no... Co? Troszeczkę ludzi jest, nie? Ludzi troszkę jest. Kurde, ty. Zapchane. Wszystko jest zapchane. Nie? Jest po prostu multum ludzi. No. Nie było tego w Świnoujściu. Nie. Powiem ci, ten camper mi się podoba. Ja wiem, że to jest retro mega, ale kurze, patrz, nawet, zobacz, nawet dekielki ma Mercedesa. Mega fajny. Oczywiście... Chodźmy tędy tym razem. No. Zobacz, to patrz, Hummer. Widzisz, patrz, i z przodu mają też. Widzisz ten? Łóżko. Ale ma felki, kołpaki. No kurde, felki. Kołpaki, tak, kołpaki. Bardzo fajne. Pokażę. Słuchaj, to nie jest to, że ja bym chciał mieć takiego. Bo może, no... Ale ładnie jednak, jest popatrzeć Ja jednak takie... wolę mieć coś takiego nowego. Ale jak na takie retro samochody, nie, to fajne. My tu gadamy, ale no. Zobaczcie, naprawdę, weź pokaż. No, co? Bo tego nie widać ale na co? Filmie. Ile tu jest kamperów. No, czekaj. Rzucimy okiem, patrz. I tutaj fajny jest ten, zobacz, można sobie przyjść, bo to patrz, jest kuchnia tutaj. Znaczy jest czajnik na pewno. Miejsce do zrobienia sobie. Ty, może sobie później tutaj na kawkę przyjdziemy. W jadalni. Ale możemy przejść sobie później tu na kawkę usiąść. Żeby nie siedzieć, wiesz, w kamperze. I zachodź tędy. Tu. Zauważyłaś, że tu jest dużo takich punktów do czerpania wody? No. Tu masz do mycia. Tu jest do mycia garków. No przecież to widać wszystko. Prawa, lewa. Tak. Oni dopiero zaczynają. Tak. To jest kanał, co... Tak. Jak chcecie, też wpadajcie na ich kanał. Polecamy bardzo. Przynajmniej przetestujcie, zobaczcie. No, zobaczycie, co wam się no. podoba. My poznaliśmy... Ale patrz, oni wilka mają. Zobacz, ten husky. Ale husky to jak wilk. Tak, front side camp. Idziemy dalej. Słuchaj, tam mamy tą część bardziej imprezową, nie? A, tak, no, słuchaj, tak. To nie jest imprezowa, to jest po prostu część całego tego zlotu. Czyli tam, gdzie jest ta część artystyczna. Po Ale prostu. Zlotu, bo słuchaj, nie wszyscy są na zlocie. Jak nie wszyscy? Ja, to, co tu stoi. Ja dostałem informację, że to cały jest ten, ale możemy się zaraz podpytać. Bo możliwe, że to wszyscy na zlot. Słuchajcie, my mieliśmy numer 145. Tu jest część właśnie, teraz chyba dla dzieci się organizuje. Wiesz,
idziemy zobaczyć dalej. Naprawdę. A, tutaj są i tatuaże malowane. Piękne tutaj tatuaże malowane. Jak to pani na backstage'u to wszystko widać, nie? Tu mamy stoisko ze wszystkimi pierdołami potrzebnymi do kampera. No, trzeba to wziąć. Do której siedzicie? Do której jesteście? Do wieczora, do później. Do później, jak wrócimy ze spaceru. Co robicie? Czym się zajmujecie? Serwisujemy przyczepy, kampery. W Gdańsku, pod Gdańskiem. Tak, w Gdańsku, no. Serwisujemy przyczepy, kampery, wypożyczamy przyczepy, kampery. Aha. Zimujemy, prowadzimy sklep, czyli wszystko, co związane z karabiningiem. No i super, właśnie. Ja tu widzę właśnie takie różne pierdoły, które by mi się przydały. Zapraszam. Ale wiecie co, i cenowo jest super. Naprawdę fajne ceny są. No. Mega fajne. No to później przyjdziemy, tak, i coś weźmiemy. Ja muszę to sobie kupić, na pewno tak? Kupię, bo ja nie mam do noszenia. Ale zobacz, przydałoby nam się jakieś takie te. Chyba. Mi się podoba to i to. Szczególnie te kieliszki do wina. Tak? No. Jakieś miseczki, zobacz. Może nam się też coś takiego przyda, co to jest? Ale zobacz, nawet należy. No. Papier. Fajne, naprawdę. Dobra, super. Później przyjdziemy. Jeszcze jak będziemy kupować. Jak będziemy wracać, to podejdziemy. Dzięki. A tu? Czy to jest, Paulina, to, co ty tak reklamujesz? Tak, to jest to, co ja reklamuję. Tak? To jest przepyszne. Próbowaliście? No jeszcze nie próbowaliśmy tego. Zgadnijcie, co ja najbardziej lubię. No. Zgadnijcie. Poczekaj. Poczekaj, nie chcę przypomnieć teraz. Cofam się w odcinkach. Nie wiem. Czekaj, szakrz. Boloński? Pomidorową? Nie? Blisko. Nie. Szakrzu? No nie wiem. To nie wiem, to nie wiem. Ale w sumie szczawiowa. Szczawiowa? Szczawiowa. Daj mi spróbować. No to ja tego nic nie mówię, tylko dam ci spróbować. I co? Wiecie, to dobre. A słuchaj, macie jakąś stronę na to? Jami, słoiki na Instagramie. Aha. A nasza strona powstaje jeszcze może w tym miesiącu albo... No, czyli mamy dwa słoiki. Kilka tygodni będzie na pewno. I na razie na Instagramie. Tak, my dopiero... A teraz pyszną pomidorówkę spróbujemy. W czerwcu weszło do rynek, dlatego my się bardzo śpieszyliśmy, żeby zdążyć na sezon. Mamy 10 produktów. Mhm. Nie mamy już ze sobą teraz kremu z batata i limonki. To zeszło? Tak. Krem z borowików też szedł i podatka z kurczaka, tak? Pyszna. To zeszło. Faktycznie to jest pyszne. No, jak jest czas? Kurczę, to jest pyszne. Rok czasu. Tutaj wam dam teraz. Rok czasu, czyli można generalnie wziąć do czerwca przyszłego roku nam. Dobra. A powiedz, czy kartą można u was, czy gotówkę wyciągnąć? Blikiem albo gotówką. Aha. To jest tikka masala z wędzonym tofu. A dla pani tutaj wrócimy. No, pani próbuje. Pani ocenia? To dobre. Tak? Tutaj Thai curry. Ale ty dostałeś jakieś pieniądze za to? Nie. Czy wszystkie nasze produkty są wege, gluten free. To jest pyszne. I lactose free. Czyli tak? Co, gluten trzeba samemu sobie dodać? Tak. No. Bezglutenowe, bez nabiału i wege, nie? I on ma kilka zastosowań zawsze, bo tak mówię, pomidorowa to ma 4 zastosowania. Czyli mięsko i znowu musisz sobie dodać na wszystko. Na zimno, jaką gazpacho na przykład, w tej fermentacji. Mleczko teraz. Kokosowe. No. Tak, to jest taka. Ale pyszne. Generalnie może to jest i dobre właśnie, że to jest wege, bo każdy może zjeść, a ja sam mogę do kurczaka dorzucić na przykład, nie? Ja dodam link też. Tak, do koniecznie. Słuchajcie. Jak na targi, to przejdziecie obok nas. Do autostrady. Iza, pokaż tutaj na dole, czy osoby. Ja to oczywiście dodam wszystko. Tu na dole masz adres. A wy jaki macie kanał? Spakowanie, żeby to było wygodne, ale bardzo to jest ciekawe, dobre. Smacznie. No ale też to jest dobre. Żebyśmy po prostu świetnie jadali na tych kampingach, żeby Polacy po prostu mieli świetne dania, żeby się mogli chwalić na całym świecie, że w Polsce się tak gotuje i mamy takie produkty. Bardzo. I niech nam cały świat zazdrości. Dokładnie. Mi smakowało na pewno. Coś jeszcze bardziej. Coś na pewno przyjdziemy i kupimy. Coś kupimy, tylko wiesz, teraz jest problem, bo wszystko jest dobre. Jakości. Ta sobie kosztuje 3 razy droższa za mięsa, nie? W kilogramie. No. Ale powiem ci, kuriozum jest tego taki, że ona nie lubi pomidorów. 7, a 8 macie od nas jeszcze.
nie? No, aha, a może weźmiesz coś dla mamy? Może nie spróbuję, czy nie? Mamo, chcesz? Mamo, chcesz? Dobra. Iza teraz skoczyła do sklepu tutaj spożywczego, bo zobaczcie, tu jest wjazd na kemping, tu jest recepcja. Przechodzimy tutaj i tutaj zaraz jest sklep spożywczy. Byłem w środku, chyba generalnie wszystko jest. No nie ma rzeźnika na przykład, tak? Ale wszystko w paczkach takie, nie wiem, wędliny i tak dalej. To wszystko możecie tu kupić, napoje, alkohole. Także tu jest praktycznie wszystko. I co kupiłaś? Prosto z pieca. Tak? Ale piekłaś, bo strasznie długo ci nie było. Tak, bo siejemy grochówkę. Aha. To wiesz co, chodź to zaniesiemy i może przejdziemy się tam nad jezioro. Zobaczymy, co? No to idziemy. A mówiłam ci, żeby iść od razu, a na końcu zrobić zakupy? No i po co zrobiłeś zakupy? No bo mówisz... No przecież ty zrobiłaś. A trzeba było powiedzieć coś mądrego i powiedzieć, że... Ja pierdzielę, ty naprawdę wziąłeś te słodycze? Jezu, ale tobie, jedne ty, ale ty będziesz rozdawać je, czy co? Ja zobaczysz. No, gips? Pasz się w gips. No, jak zwykle, no. To chodź. No, w każdym razie, słuchajcie... Tu jest ten cały resort nasz. Tam już widzę chyba jeziorko. Dobrze mówię? A my pójdziemy chyba tą drogą tutaj. Jeżeli tutaj jest... Tak mi się wydaje, że tutaj jest przejście, jak nie? To zaraz rzucę... Nie, jest tutaj. Iza! Ścieżka no taka... To jest ścieżka taka normalnie. Szutrowa. Patrz, ale, fajnie, ale zobacz, tutaj są jeszcze domki. Patrz, jak ludzie mają tutaj, nie? No. Ja myślę, że to mogły być takie, takie działkowe coś. Kiedyś tam, no, tak? I ludzie sobie po prostu rozbudowali je i mają nad samym... To tak jak ale oczywiście Bartoszewo, bym tak, powiedziała. Trochę, ale to nie? Oczywiście jest nasze tutaj takie domniemanie. To nie to, że my się toalety znamy. Toaletę macie, zobaczcie. Tak, jest tutaj prywatna miejska toaleta. Może ty, a to na przyciski, tak? Tak. O, jest kosz? O, jest kosz. No i super. Słuchajcie. Całkiem fajna toaleta, naprawdę. Czysto, w miarę. Pachnie. No wiesz, to jednak jest używana przez wiele ludzi, to nie zawsze jest czysta, ale ta jest. Zamykam. Tak, całkiem. I to na przyciski diodowe. A czemu jest zajęte? No może się zaraz tu... Ty, jest to, bo tam się chyba czyści kibel. A, okay. I dlatego, i przez ten czas jest zamknięty. No. To się teraz przejdziemy tutaj nad jeziorko. Zobacz, siłownia na dworze. Plac zabaw dla dzieci. O. Powiem ci, tu jest mega fajnie. Ale patrz, na skuterkach jeżdżą. Czyli nie ma strefy ciszy. Nie, nie ma strefy ciszy. Można chyba tutaj na skuterkach. Ja nie będę za bardzo schodzić no. Z psem, bo jednak... Wypożyczalnia sprzętu. Ale zobaczymy. Ty, ale ile, patrz, ile ty ludzi. A ty, ale ile, ty jak to blisko. Ty, tak, ale ty zobacz, jak to jest blisko. No i my przeszliśmy 100 metrów. 100 metrów. I praktycznie jesteśmy tutaj już nad samym jeziorkiem. O, knajpka jest. Tak. Regulamin. Powiem ci, naprawdę ja się tego nie spodziewałem. Naprawdę się nie spodziewałem. Myślę, ja słyszałem, że Darek naszego karawaningu tutaj nagrywał i pokazywał już ten kemping, no my po prostu pokażemy też. Jest mega fajnie, naprawdę. I ty, ale pogoda jest normalnie taka chorwacka. Hiszpańska. No? Albo hiszpańska. Chorwacko-hiszpańsko, włoska. Po prostu. No. To się przejdziemy kawałek, najwyżej wrócimy tam. Zaraz. Tak, pokażemy wam, jak no. Jak to tutaj wygląda. No. Restauracja Borowa. No. Fajna. Chodź, zobaczymy. Poczekaj, menu. Co to? Ryby, dania, Borowa. Tak. I jak tam znalazłeś już jakieś fajne miejsce? No i co powiesz o tej knajpie, kochanie? Co?
bardzo fajnie. Powiem wam, że troszeczkę czuję się może, no tak teraz sobie rozmawialiśmy, no. Trochę jak Chorwacja można powiedzieć. Tak, bo słuchajcie, bo tam widać. Siedzimy sobie tak, tak. Jak w jakimś takim patio, jak no może nie na takim. No ale pod takimi deszkami. Beach barze, o, no, beach barze dokładnie, bym nazwała. Dokładnie. Słuchajcie, przed chwilą zamawiałam dla nas takie zimne piwo, ale... 15 zł, tak? 12. 12. Pani brała kurczaczka, ziemniaki, surów, bardzo ładnie wyglądał, a drugi pan brał karkówkę w sosie, takie, ziemniaczki, surów. Pysznie wyglądało, ziemniaczki domowo. Naprawdę... Z kurczakiem? Miód, malina. Bo tutaj widzę pieczeń wieprzową. O, to brała, to. A. Czyli to jest. Aha. A, widzisz, nie, to, nie, to jest, z mięsem było. To jest mięso było, czy nie kurczak. Ale w każdym razie. No kurczak to, też był. No to akurat kosztuje tam 50 zł, ale są zestawy obiadowe po 37 też złotych. To jest kotlet schabowy. Czyli standardowy kotlet schabowy kosztuje tutaj 37 zł. Zupki mówię 15, 18, 20, 22, flaczki za te. A zupa dnia jest w ogóle po 15. I tak. Przepraszam cię szykowanie. Jajecznica, jakby ktoś chciał tutaj przyjść na śniadanie, jajecznica z trzech jajek, 13 zł, także naprawdę... Czyli jest okej. Okay. Naprawdę całkiem fajny cel. Powiem tak, zestaw śniadaniowy super, tak. I mało tego, wychodzicie sobie z kempingu, tylko tak, pyk, 3 kroki i jesteście na śniadaniu, także naprawdę no. Warto tu przyjechać. I widzę, że rybę też mają, filet z dorsza za 50 zł, 220 gram, sandacz mają za 52, łosoś za 60, całkiem przystępne ceny. Także jak na razie na nas, ta miejscowość, ta miejscówka w ogóle z tym kempingiem robi mega wrażenie, nie? Tak. No. Ta miejscówka naprawdę robi dobre wrażenie. Cała iska. Kopiuje mnie. Ale myślę, że jeszcze ten jeszcze kawałek przejdziemy, zobaczymy tam dalej, też pokażę. Później po sieście naszej kempingowej będziemy gotować. Będziemy gotować zupę. Zupę grochówkę. Z tak. Takiego gotowego oczywiście. Tak, gotowe takie z worami. Ale, ale pokażemy wam, jakie kupiliśmy zupki, jakiej firmy. One ja sumie, polecam bardzo. One nie, z 3 miesiące mamy te zupy, one mają duży okres przydatności. Oczywiście wiadomo, że to pewnie jakoś tam musieli zakonserwować. Nie polecam, bo to lepiej samemu zrobić. Oczywiście, ale tu chodzi, że polecam pod tym względem, że można to ze sobą zabrać. Ale pokażemy. Tak, można to ze sobą zabrać po prostu i jeżeli nawet. Takich sytuacji dokładnie, jeżeli jest. Nawet nie zjecie, to ta zupka może spokojnie sobie poleżeć i nic się nie zje. Nie stanie. Się zawinął, co? Tak. Łażą jak chcą. Chodź tam. Jeszcze. A wiesz co? Mam pomysł. Co, suchara? Suchara masz? Chodźmy tam. A i co? Sama bym przywoziła. No widzisz? Normalnie taka Polska, Chorwacja, co? Ale wiesz co, mi to trochę przypomina? No. Nasze takie miedwie. Też troszeczkę, nie? Ale... Mi bardziej to przypomina Chorwację, mimo wszystko. Ale tu jest ładnie. Ładnie, tu jest fajnie, naprawdę jest tutaj fajnie. Zobaczcie, też możecie sobie tak usiąść. Tak. Zobacz, z takim fajnie. No. Ty, może źle usiedliśmy. Może trzeba było tak no siąść. Tak. Ale gorąco. I patrz, skuterek przypięty. Wiesz, co ostatnio mówiłem na filmie ze Świnoujścia? Co? Że ty musisz po prostu wejść i coś pooglądać. Mówię, patrz, ty już... Tak? Aha. Ale może działało jeszcze do końca sezonu. A teraz jest już na sprzedaż. U grubego. Tak, u grubego. Ty, fajne. Więc to może po prostu ktoś ma dosyć już takiego biznesu i mówi swoje za... Tak, swoje za... To jest na 100%, tu jest do zarobienia. Tylko pytanie, ile chce za to? I czemu tak daleko od Szczecina, nie? No, chyba tak. No, ale właśnie. Ja bym mógł... Zobacz. No. Fajnie. No, lokalizacja jest zaraz przy wodzie. Działające? Tak. Fajnie.
Tak, dokładnie, to jest działający biznes. My jesteśmy we wrześniu, ja nie wiem, co się dzieje w lipcu. Boże, aż się boję myśleć. Prosecco z kija 13 zł. Ja pierdzielę. Prosecco z kija? No, zobacz, już do czego to doszło. No to jest to czeskie, co tam piliśmy, no, ten litowel. Miodowe. No to... Nie, kurawa. Jak to my nazywamy? Gdzieś pomiędzy... Pomiędzy niczym, tak. Gdzieś po środku niczego. Gdzieś po środku. No. Mało tego, pokażę wam jeszcze, co można zrobić. Wiecie, co jeszcze można zrobić? Można się napić prosecco. Spojrzę się na ten piękny widok. Ty normalnie szampan. Takie prosecco. Ale dobra, zimne, borówki w środku. Normalne prosecco z kija. Mhm. Jak nie? Ale zobacz, możesz sobie tu usiąść, zobacz jak ładnie nóżki wywalić na płocie. Zobacz. Ja bym najchętniej nóżki wywalił do wody. Wiesz? Ja nie pójdę do naszego. Może ja się później przebiorę jakieś krótkie spodenki. Ile to kosztowało? 20 zł. 20 zł. No. Jak to lubię. Ale patrz, jeszcze mają tutaj fajne domki na wynajem. Mają ci fajne. No. Kurde, mega. Ale zobaczcie, jakie ogródki. Zejście. Tak. Stamtąd wyjdziecie sobie już bezpośrednio do jeziora. Super. Tak, jak się rozpędzisz, to możesz... trzymać skuterki, jak macie. Jakieś motorówki, jak macie. Jachty raczej nie przewidy. Nie? Nie, nie, raczej jachty nie. Ale skutery, motorówki, jakieś te nożne. Rowery wodne? No, czy kajaki? No. Jak to się da? Rowery. Ja pierdzielę. No i ten, no i motorówka Red Bulla też. I zobaczcie, tam jest wyspa w ogóle. Nie wiem, nie, no, może to jest wyspa. Musiałem zobaczyć na mapie. Jest, zobacz, masz dalej jezioro. Wyspa. Wiem, kochanie, tylko ja nie wiem, czy tam można przejść, może to jest półwysep. Ja na mapie nie widzę. No, z tego co wiem, to trzeba tam takim promem. Tak jak... Aha, bardzo możliwe. Jest super. No. Miejscówka na pewno godna polecenia. Bardzo. A czekaj. Łódka bez patentu, 160 zł za godzinę. Patrz. Ale holowanie na dmuchańcu, 80 zł, 15 minut. Sub 20. Powiem ci, że ja chyba jak już widzę te ceny, to prędzej zainwestuję, niż chyba zacznę korzystać z czegoś takiego, wiesz? No. Słuchajcie, jest tak gorąco, że wzięliśmy młodego, żeby sobie trochę łapki ochłodził. O. I co teraz zrobisz? No słuchajcie, no to pokazuje nam, że tutaj kiedyś po prostu był taki kemping. Dom wczasowy jakiegoś zakładu pracy. Mewa albo jakiś taki. Ale jakiegoś zakładu pracy, nie wiem. Poczty Polskiej. No bo widać no. Tam podonka, które zostały. Tak. Zobaczcie, ale widać też, że chyba sprzedawali osobno te domki. Możliwe. Że sobie zrobili ładnie. Możliwe. Wejdziemy, zobaczymy. Ale my nie wyjdziemy chyba. Chyba nie, chyba wyjście stąd. No co ty, myślisz, że nikt tutaj nie wejdzie, bo ten? Nie wiem. Bo i tylko musi dookoła iść? No co ty, musi być wejście. No, to są, tak. Ja pamiętam, ja w takich domkach kiedyś spałem. Wtedy jak ja wypoczywałam, no. To była taka dykta. Tak, takiej dykty. Ale to Iza, bo to może być ocieplony po prostu. Ale pod spodem jest normalnie dykta. Dokładnie. A tam jest kolejny. No. Ale zobaczcie,
No, tędy musimy iść. To przejdziemy tam, ja pamiętam, że tam jest droga. No jest trochę. Kiedyś tu był po prostu ośrodek wczasowy i tyle. Przyjemnie. Powiem ci, że w tym... Teraz upalę, jak to idziemy. To taki fajny chłodek jest, nie? Ale nie wiem, że w ogóle przyjemny ośrodek. Tak. Na pewno możemy polecić na weekend, nie? Tak. Taką miejscówkę. Dajemy polecajkę. Tak. 5 na 5. 5 na 5. No wkroiłam kiełbaskę, jakby co. Ojej, Isa wkroiła kiełbaskę nawet do zupy. Tak, no. Wkroiłam jedną. Słuchajcie, miałem siestę. Ile się zdrzemnałem? Półtorej. Półtorej godzinki. Powiem wam, przestała mi głowa od razu boleć. Iza ugotowała przepyszną zupę. Mówię wam, Thermomixa wzięliśmy ze sobą. Zapłamiesz. O, właśnie taka zupka. Jemy Jemy się nazywa. Chyba w każdym hipermarkecie jest. No i tak jak mówiliśmy, to jest po prostu zupa taka wyjazdowa. Wiesz co, to jest tak naprawdę alternatywa, bo... Tak, alternatywa oczywiście. To nie ugotowałam nic na weekend. Obiecuję, no, że na następny będzie mieć posiłek z domu. No ale trzeba się ratować. A tak zapowiadała, że będzie krokiety. Będą krokiety. Obiecuję te krokiety. Dobrze. I jeszcze, a pokażesz, jak robisz krokiety? Nie wiem. No właśnie. W każdym razie, słuchajcie, jak ktoś jest głodny i chce coś zjeść, ta zupka jest naprawdę dobra. Pokaż, czy jest dobra. A pyszna. Beszy. Mega dobra. Ja mam tak. Wygląda smacznie i naprawdę jest smaczna jak na taką zupę z hipermarketu. Polecam. Słuchajcie, poszliśmy do... gdzie my poszliśmy? Do sklepu karabinie... Znaczy, no bo tu jest generalnie, są dwa stoiska, na którym... Robisz hall. Właściwie nie dwa, tam ze trzy czy cztery są takie. Hall zakupowy, karawaningowy. W każdym razie, słuchajcie, pierwsze co, to właśnie kupiliśmy sobie jedzonko Yummy Yummy. Jezu, jakie to jest dobre, ja już bym to zjadła. Teraz wam powiem. To jest taka restauracja. Już wcześniej pokazywaliśmy. W tak, i to też właśnie Paulina z naszego karawaningu, ona to też polecała. My jedliśmy. My sobie po prostu to, sobie to po prostu kupiliśmy. Ale zobaczcie, tak, nie umiem sześć, tego pokazać sześć, w ogóle. Musisz tym w dół. Aha, okej. Zobaczcie, tutaj ile tego mamy. Sześć słoików jest, ale kupujecie, tak. Siódmy jest gratis. Mamy tak, tikka masala, mamy curry. Jest zupa cebulowa. Mamy zupę cebulową, mamy szakszukę. Zobaczcie, do kwietnia 2025. Tak, już mamy zupę szczawiową. Też i do co jest pyszne? Pomidorówka. No a to dostaliśmy gratis. To jest do czerwca akurat. Szczawiową, nie? No w każdym razie, mamy już posiłki. No, kupiliśmy sobie takie wiaderko na naczynia, bo no jednak się przydaje, nie trzeba iść... Było mniejsze, ale tak, stwierdziłam, że mi taka wanienka bardziej się przyda. Także zobaczcie, my cały czas coś kupujemy. No. Do kampera. Specjalny papier kupiliśmy do toalet. A nawet nie wiedzieliśmy. Tak, że się, który się mega szybko rozpuszcza. Bo jak wrzucicie ten zwykły, to może się zapchać i wtedy jest po prostu ten. Mamy specjalne uchwyty do markizy, żeby je takie przeciwwiatrowe. Nie? Mhm. To jest ważna sprawa, bo już nieraz się z tym bawiłem, to jest do wlewania wody, ale fajny, bo jest takie zwijane. Wiesz, widać? Tak, zobaczcie. Joystickiem jakby coś. No i to jest też mega fajna sprawa, też szczotka, która się jeszcze... Ona jest teraz taka... Ale weź ją rozpakuj, bo i tak będziemy sprzątać. Czekaj, ja muszę wziąć. A już jeden taki pojemnik, zobaczcie, mamy. Tu suszymy sobie naczynia, więc on też no, jest fajny. Bo składam i jest po prostu w szafeczce ociekacz. Mega. O, zobacz, pokaż. Jest, zobacz, jest zmiotka w tym. Zmiotka jest. O, patrzcie. Nie zauważyliście, ale jest zmioteczka. I zaraz to pokaż, patrz. To się chyba... Czekaj, czy to się kręci? O, patrz.
Patrz, pokazuję. I masz taką. O, fajnie. Właśnie coś takiego szukaliśmy, tak, nie? Nie wiem, mogliśmy tego... Jak to złożyć, w którą stronę? W każdym razie, o, i się z powrotem... A nie, tak robisz. A, no może, mega może faktycznie fajnie. Może to się rozkłada tak, że... Weź jeszcze raz rozłóż. No staram się, ale jeszcze nie wiem, jak nie, to się... Nie, nauczył się. Kurczę. Nie, no. To tylko to odchylasz. No dobra, w każdym razie... Chyba. Pewnie. Wiesz co, to są jakieś takie te... Pewnie też jakoś... Kurczę, no przed chwilą przecież to zrobiłem. I tak poszło szybko. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, można rozłożyć tak, jest szersza, można sobie zawęźć, ale fajnie, że to się po prostu składa. Nikomu nie przeszkadza, nikomu nie wadzi, jest naprawdę super. Rzucam tam. Do bagażnika, pyku. I nie ma. I nie ma. A zobaczcie, hol zakupowy. Tak, to i to od razu schować do tyłu, to też schowam do tyłu. Do szczoty. Dobra. I zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że dodatkowo w tej wanience dokupiliśmy sobie taki zawias, taki do drzwi, ponieważ w kamperze nowym niestety się nie sprawdził wada tego kampera. Z tego względu, że zobaczcie, no to... O Jezu, to no nie sprawdza się. Jest wyrobione, jest to fatalne. Za każdym razem zawieje lekki wiatr i to wszystko nam po prostu zamyka drzwi. Zobaczcie, o Jezu, dramat. Słuchajcie, nie wiem, czy robili to na szybko, o co tu chodzi. Przecież ja mówiłem, że to jest włoska robota. Od włoska początku robota. Mówiłem włoska robota. I tylko chciałam dodać, że właśnie niepokazane zostało, ale tu mamy. No, trochę ten inny rodzaj. Inny tak? System kupiliśmy, zobaczymy, zrobimy. O. Tak. Może będzie to ale tu też fajniejsze. Mieliśmy w poprzednim wynajmowanym kamperze. Taki mieliśmy. Sprawdzał się rewelacyjnie, także zobaczymy, zamontujemy, tak. Zmienimy. Może tak będzie. Mi się wydaje, że ten jak się wpiknie. Mi się wydaje, tak, o właśnie o to nam chodziło. Tak, i to o. Trzyma i słuchajcie, przy naprawdę porządnych I to teraz wiatrach. Nawet zobacz. Dobra, nie wyciągnę. Dobra, później. Weź. No, później, no dobra. W następnym odcinku pokażemy, jak walkę, się. Walkę z wyciąganiem tego. Chodzi o następny odcinek. Pani domu. Kobieta pracująca. Jakie? To jest fajne. Tak. Izabela. Izabela, ale to jest fajne. Ale ty reklamujesz, czy co? Nie, ja reklamuję. Fajna szczotka, fajny tak. Zamiatnik. Firmy nieznanej po prostu, dlatego nie reklamujemy, bo nie znamy nawet firmy. Fajna tak, sprawa, fajna. Tak. No. I znowu jesteśmy tak. W tym samym jak to się ta restauracja? Chcę pokazać w ogóle, jak to wygląda w nocy. Zobaczcie, jak jest oświetlone. Czekaj, ładne. Jak to się nazywa? A, Borowik, restauracja Borowik. Tak, ty, a patrz, jak się lampa teraz zapali, jak przyszliśmy. No, fajnie jest. Ty, ale tylko tu, patrz. O. Jest w ogóle fajnie. No, a ty, jak tutaj się mało ludzi teraz zrobiło. No i teraz, o, ty, grucha jest. Przywalę w nią. Bokser? No, co ty na to? No nie wiem. Serio? No jeszcze nigdy nie ten. Nie waliłaś w gruchę? Ty, nie. Tak, w gruchę nie waliłem. No dobra. No to chyba wal w gruchę. Ja okulary chyba ściągam. A czemu okulary ściągasz? Nie wiem. Trzeba ściągać okulary do tego? Tak. Okej. Okay. Co teraz? No nie wiem. 399 ktoś miał ostatnio chyba. Zero. A czemu nie wyjeżdża ta grucha? Nie wiem. Ej, a tu start? Co? Na górze? Kurde! Ale zobacz, ja dobrze, że jestem kobietą. No, widzisz? To nie ja. Ale dalej nic nie działa. No dobra. Wybierz może tutaj. Mam się tutaj wybrać, czyli to, no i teraz. No. Nie, tu nic się nie dzieje. O jest! A patrz, i fajnie, że spotkaliśmy pana. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Skąd jesteś? Tak. My Szczecin. Nie w tą stronę. Z przodu. Nie, z przodu musisz. Dobrze robi. Dobrze robi? No.
Ja pierdzielę, nie chciałbym się tam znaleźć. Aż pies podskoczył. 800, 900? Doszło do 1000 i wróciło się. Tu się więcej nie da. Czyli nabiłem max. Na max. Ten, gdzieś kiedyś kargulów, no. Rozbiłem bank. No. Ale czemu nie wypadają monety? No. Poszło do końca. Jeszcze raz walisz gruchę? Nie przyjąłem tyle tej. Dobra. Że wiesz. Jezu, kotek. 7, 8, 9. To jest 300. Ty co chwilę będę miał tego? Tak, bo maxa? Już maksa nie... No masz maksa po prostu, już się więcej nie da. Także nie rób trzeci raz, bo staje się to nudne. Ale mam tyle mam kredytu. Ale tu jest 700. 800, 900 i znowu 1000. Bez sensu, ale to jest nagrane, że miałeś więcej. Trzy razy po 1000. No. Brawo, cios boksera. Dobra. Tak, i teraz robimy wersję Blair Witch Project. Taką. Teraz? Tak, wiem. Tak, wiem. I wracamy teraz na ten, na nasz kemping. No, co to było? Ja pierdzielę. Nie wiem, ale coś gada. To weź, gada coś. Weź. Słuchajcie, tak wygląda kemping by night. Ale zobaczcie, no. Ludzie, którzy tutaj wynajmują rok po roku tak sobie miejsce. No. Tak urządzone sobie tutaj. Myślisz? Ładnie to wygląda. A może to jest po prostu... Nie, no, ty przy nie. Tych drzewach to myślę, że nie, ten... To jest ten, ekskluzyw. Lux Malina, tak? Tak. Nie, no, oczywiście, że tak, zresztą rozmawialiśmy z tą panią Krysią, tak? Ona mówi, że od 5 tak, lat ona tu cały czas, tak. Akurat, tak to wygląda. Akurat zasłoniliśmy ją swoim kamperem, ale tak nam ten, ale... Pozdrawiamy pani oczywiście. Krysię. Tak, pozdrawiamy oczywiście i tak. Nie zapomnimy oczywiście o pani. Tak. I przeszkadzamy w ten weekend. Tak, bardzo. Ten weekend przeszkadzamy. Bo tak nas zostawili. No. Ale odjeżdżamy jutro, więc... Tak.